Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Pewnie zrobiło się to samo, co wtedy. Pierwszy wykon dzisiejszego meczu, długie kopnięcie Bartłomiej Trubaj, nie będzie chyba szans na akcję powrotną. Piłka wpada w pole punktowe, w związku z tym za chwilkę z 20 yardów własnego pola punktowego. Drużyna gości, Tychy, Falcons, rozpocznie swoje pierwsze serię franczyzów. Dla Państwa, którzy są pierwszy raz na meczu futbolu amerykańskiego, myślę, że warto zwrócić uwagę na te znaczniki przyboiskowe. Żółte znaczniki po drugiej stronie boiska, między innymi 10 yardów, a czyli niewiele ponad 9 metrów. I zadanie zespołu atakującego jest takie, by pokonać 10 yardów w 4 próbach. Na chwilkę pierwsza próba, 4 yardy do pokonania i to Tyszanie będą w ataku. Na pozycji rozgrywającego Łukasz Pawełska. Górka przed zagraniem, przekazana zagrywka przed rozgrywającego. I pierwsza próba, 10 yardów do pokonania. Jak już na tym do 3 roku. Próba nie jest na zagrywce. Piotr Pawczuk. Wtedy nie piłko tam wypadało o końcu zagrania. Czy podanie nie udane, nie piłko podane na rameczu. Czy piłko po podanie do przodu. Druga próba. Zapisze. Druga próba. Kolejne 4 próby na pokonanie następnych 10 yardów. Czyli oczywiście zadanie zespołu atakującego jest takie, by w efekcie wchodzić tylko w pole punktowe rywali. No, za to 6 punktów. Silniejsza w futbolu amerykańskim. Tymczasem to palcą w Sokoły. Zatem pierwsza próba przyjęcia. Wojda po 8 yardów zysku, ale poczekajmy, flaga na Morawie. W ten sposób arbitrzy sygnalizują przewinienia jednego lub więcej zawodników na boisku. Za chwilkę sędzia główny zawodów Damian Łużyk zakomunikuje nam, kto popełnił fał. A zespoły karane statu jardy, jeżeli to przewinienie ofensywne, czyli zespołu Stychów, to wtedy zespół gości zostanie przesunięty w stronę własnego pola punktowego, jeżeli się przewinienie Lubinien. A wiemy już, że tak się nie dzieje, klasy w tej chwili zawodnicy drużyny Tytanów. Wtedy piłka była przesunięta w stronę ich pola punktowego po stronie sędziego głównego. 3 skierowanie, Paweł Sołoducha, numer 24, później walka z 3 skierowaniem rywala, w związku z tym 10-yardowa kara, tego nie wolno robić w futbolu amerykańskim. Zawodnicy, którzy blokują, czyli nominalnie zawodnicy przy ataku, mogą blokować przeciwnika w obrębie tułowia. Tutaj było przytrzymywanie, tego nie wolno zrobić i w związku z tym 10-yardowa kara i jeszcze raz pierwsza próba, jednak 20 yardów. Oczywiście przedmiotem zignorowało przedmiotem wcześniej. Jeszcze raz ten sam zawodnik z piłką. Jeszcze raz Mateusz Matyjas zatrzymany po pokonaniu około 9 yardów w związku z tym zachwytem. Druga próba, 11 yardów do pokonania. Dobra, Żółko po raz kolejny Tyszan, ale ostatecznie zatrzymany zawodnik zespołu gości. Zobaczmy, że to jest 28 lipca, mecz
Teraz próba biegu kolejna. Jest wyzysk gardowy, popatrzmy w tym miejscu. Zostanie strona tylko, no warto właśnie spojrzeć pewien sędziego, który stoi przy znacznikach. Arbitrze w obu stronę boiska wyznaczył miejsce. Czy może był linię tworzą, na której znajduje się jakiś rzecz boiska piłka. Wydaje się, że w tej chwili pokazał na około 4 jardy. Jest to trzecia próba, 5 jardy w obronę. Spojrzeć 4 próby do boiska, wyznaczył 10 jardów. Ale oczywiście to niezwykle ważna trzecia próba futbolu amerykańskiego, jeżeli wtedy nie uda się pokonać dystansu, który wprowadzamy z kolejnymi 10 jardami, 4 próbami, jak pokonanie tego dystansu, to wtedy zespół zmuszony żeby odkopywać piłkę, może próba stopniać na ramkę, bo ryzyko jest oczywiście takie, że można stracić tę golówkę. Teraz spore poruszenia, a może jest falstart, poczekajmy na sędziego głównego. Tomasz Krapka, zawsze się poruszy się w tym zagraniu. Falstart, czyli wtedy niektórym zasada jest taka, że formacja ofensywy musi być bez ruchu, przynajmniej ci zawodnicy w środku pola liniowi, stracą na linii wznowienia akcji, jeżeli się poruszą, wtedy jest falstart. Oczywiście zawodnicy defensywy mogą poruszać się zupełnie dowolnie, natomiast no nie mogą oczywiście przekroczyć linii wznowienia akcji. Jeśli to przemienie pięcia na karany, to wydatne zrobienia pycha w tej chwili pokonanie dystansu wymaganego do zdobycia kolejnej pierwszej próby. Trzecia próba, 10 jardów pokonane. Jeszcze jedna zmulkowa zagrywka. Jeszcze jedna próba podanej sytuacji, jednak nie zmienia kierunek biegu zawodnik. Drużyny Falko, która się zagrania obronną. Marcin Grossman, próba na tym zagraniu. Pierwsza przedkółka i za chwilkę czwarta próba. I ponad 20 lat do pokonania. Mogą Państwo zobaczyć, patrzą na drugą stronę boiska, jak daleko zostanie stary z numerem próby. Nawet ponad 10, to jest ponad 15 lat do strony. W związku z tym czwarta próba w tej sytuacji może być podjęcie odkopnięcia piłki. Jak wspomniałem, 4 próby na pokonanie 10 jardów, ale ryzyko jest oczywiście takie w czwartej próbie, że jeżeli się nie uda pokonać 10 jardów, to w tym przypadku nawet większego dystansu, bo do linii pierwszej próby ponad 25 jardów, to wtedy zespół traci piłkę. W związku z tym Tyszanie decyduje się na odkopnięcie piłki. Michał Gronaszewski, on będzie odkopował futbolówkę. Pierwsze wrzucenie Mateusz Majewski do obok strony w polu, krótki punt. Czy będzie akcja powrotna? Lubinia jest! Gubią piłkę, poczekajmy. No i błąd teraz w formacji specjalnej zespołu Tytanów. Odkopnięcie piłki dotknięta przez zawodnika w zielono-białym uniformie. Dotknięta piłka przez jednego zawodnika w zielono-białym uniformie. W związku z tym każdy z graczy mógł odzyskać tę golówkę. Tak się stało, że to jeden z Tytanów nakrył piłkę. W związku z tym za chwilkę to Falcons będą kontynuować swoją serię ofensywną. No bardzo kiepskie odkopnięcie wcześniej, słabe prowadzenie piłki do gry. Nie miał szans na dobre odkopnięcie Michał Pronaszewski. Ale bardzo szczęśliwie dla podopiecznych Wojciecha Grzybka, wspominająca drużynę Falcon, to się skończyło i w związku z tym... Jednak nie. Nawet krótko konsultacja sędziów, nie będzie serii ofensywnej Falcon. Chyba mu tam sygnał prychać i nie pozwolili złapać. Zostawi się złapanie piłki zawodnikowi. Tytanów będzie się trzeba używać sędziego innego z tego miejsca. W związku z tym seria ofensywna, pierwsza Lublinie w dzisiejszych zawodach. Pierwsza próba 10 do pokonania, a do pola punktowego raptem 25 jardów. Ofensywą Lublinę, ofensywą, która w tym roku sobie bardzo przyzwoicie w średnim sezonie zdobyte 31,8 punktów, ale wprowadzi ją atak, który jest planu Andrzej Jakubiec, numer 5, przeładać. Pierwszy ogrywka pytania gospodarzy. Prowadził go przez środek i tam biegł przez Wojtyn. Adrian Wielbrzyński zatrzymany po zdobyciu około 4 jardów. Oczywiście można powiedzieć, że tylko 4 jardy, ale biorąc pod uwagę, że jest około 4 prowadzone i 10 jardów, nie udało mu się w każdym zagraniu pokonać 4 jardy, no to już w 3 próbach powinien zdobyć kolejne 2 próby. Oczywiście to w teorii amerykański, że formacja obrony dostosowuje się do stylu gry przeciwników. No i dlatego trzeba stosować różne typy zagrywek, tak jak dwa najbardziej mocne, bo oczywiście tak się podejmowa akcjonizowa. Jeśli kilka podaj do przodu, wykonanie tychów. Jeszcze podaje do przodu, widzieliśmy, jeszcze jeden bieg. Bartłomiej Krubaj,
O, zabiera fejza, zabiegamy w Lublin. W związku z tym, że przebieg zaliczy wyznaczony przez ten bliższy polu, po któremu falka znaczy został wyprzestrzenie do znaczki przymoiskowe. I będzie pierwsza próba dla Tytanów Lublin. A do pola punktowego rywali raptem 15 jardów. Po zakończeniu zagrania, gdzie zarobi po balonie samorady, biegnie po zabolisko, więc zapadę podanie do przodu. Wtedy oczywiście zarobicy zespół zbiera się po ataku, ustala zagrywkę. Będziemy pary, czyli ta zbiórka ofensywna. Czasem zobaczmy, jak rozwiązał pierwszą próbę pytania. Próba biegu, tym razem z tego roku Adrian Niedrzejewski. Szuka bloku, zdobyła po otwierdę, albo czekajmy flagę, że pan jeszcze biegło głównego. Żółta chorągiewka na Morawie sygnalizuje, że jeden lub więcej zawodników popełnili przewinienie. No, to będzie przewinienie ofensywne. Przyciągnięcie albo blok, lecz to samo nie było. Łukasz Dmytrak, on w tej chwili popełnił przewinienie blokowe dla Kierwala. Czyli macie wcześniej przewinienie, przytrzymywanie, czyli złapanie zawodnika. Także nie wolno blokować plecy, wolno blokować bark, ale tu natomiast nigdy plecy, w związku z tym, a nigdy w pewnym stopniu można. Widzę Samorawię, ale jest skupiona, natomiast generalnie nie wolno blokować zawodników plecy. I jeszcze raz pierwsza próba. Przed chwilą bardzo dobra akcja przymusowa Graczyka, także poczarowali pytanie po efekcie, czy przed nim zamieniacji kilka przekazań piłki. No ale zysk jardowy niezwykle mający 3 yardy. Uzyskane w tym zagraniu, w związku z tym, że to druga próba, 17 yardów dokonania do pola, po którym wyrwali, a raptem 23 yardy. Teraz formacja z 13 minut po prawej stronie, będzie chyba próba podania do Jakubka, to będzie... Czy do strony pola punktowego, długie zagranie, odrobinę zbyt długie. Nie wiem, co zobaczyć piłki Krzysztof Stojak i za chwilkę trzecia próba. Nadal 17 lat do pokonania, tak jak wspomniałem, przepadamy do przodu, że piłko podnieje ławę. Wraca pola na najmniejszej akcji i jest kolejna próba, trzecia i 17. Oczywiście Andrzej sam na tej chwili tam zdobyć przełożenie, czyli wnieść piłkę w pola punktowe rwali. Albo złapać, tak jak przed chwilą starał się to uczynić Krzysztof Stojak, powołanie Andrzeja Kupca. Polu punktowe. 6 punktów zespołu atakującego. Jeszcze oczywiście szansa na podwyższenie. No jeżeli na trzeciej próbie nie uda się zrobić przyłożenia, albo przynajmniej pierwszej próby trzymać serię ofensywną, to wie, czy podopieczny jest dilej na swoją stronę. Nie zrzucę się na próbę, to mniej zespoła, ale za spokój zespoła udania. Ratem 3 punkty. Właśnie tym zawsze warto walczyć o przyłożenie, czy jak to się przyjechało. Krótkie podanie. To świetnie czytane przez Tyszan, wytknięte poza linię włosną Balkomi i Trubaj. Za chwilkę czwarta próba. Około 13 jardów do pokonania, popatrz, które miejsce strona piłka. Mamy teraz 2 może jazdy zysku. Czwarta i 14 jazdy zysku w tym zagraniu. W związku z tym czwarta próba i chyba próba kopnięcia z pola. Jedna pozostaje na boisku Andrzej Jakubiec. Chociaż on także pełni funkcję przytrzymającego piłkę przy kopnięciu z pola. Trudne technicznie zagranie. Wymaga piłku dobrego nawet do wrzucenia, dobrego przytrzymania i dobrego kopnięcia. Kopnięcie bardzo mocne i zagranie jest nieudane. Piłka przyleciała obok
lewego szuba, patrząc z perspektywy kopiącego, w związku z tym, że piłkę z tego miejsca, z którego była piłka prowadzona w przykopnięciu, czy w drugiej kopnięciu z pola, której chybił Bartłomiej Trubaj, z tego miejsca rozpoczął Sokoły swoją drugą serię profesjonalną w dzisiejszym meczu. Pierwsza z tego niczym. No, goście zostali zmuszeni do kopnięcia piłki. Nie mieli świetną okazję do zdobycia punktów, które proszę do rozpoczenia terytorium przeciwników, jednak nie udało się zdobyć punktów i w związku z tym to teraz Falcons rozpoczynają swoją drugą serię w dzisiejszym meczu. Próbował na zewnątrz, tym razem już futbolówką Mateusz Głazik. Dobry bieg. Zdobywa Głazik około 9 yardów za chwilkę. Druga próba, yard do podania. Środek będzie pierwsza próba dla zespołu Falcons, z tym razem w ruchu Mateusz Matyjas i Pęzom, ale poczekajmy, znowu flagi na murawie. Sporo przed nimi w tej pierwszej części dzisiejszych zawodów. Tytanów, łapanie z ochraniaczy z tyłu, tak zwane first color tackle, tego nie wolno zrobić w futbolu amerykańskim, niebezpieczne zagranie. W związku z tym dodane zostanie 15 yardów do efektu tego zagrania, czyli pierwsza próba dla Falcons i jeszcze 15 yardów przesunięci goście w stronę pola punktowego gospodarzy. Wspomniałem o bardzo dobrej ofensywie w tym sezonie zespołu Tytanów, to średnio prawie 32 punkty na mecz. Ofensywa Falcons jeszcze nawet lepsza, blisko 34 punkty. No, ale za to Tytani dominowali w tegorocznych rozgrywkach drugoligowych nie tylko w swojej grupie południowej, ale także w całym razie, jeżeli chodzi o formację obrony, to chodzi o zobaczyć raptem 8-80 punktów na każde spotkanie średnio, to co oznacza, że pozwoli Romanu zobaczyć raptem jedno przyłożenie, no trochę więcej niż jedno przyłożenie, jedno przyłożenie podnoszenia na jeden jeszcze może dodatkowym punktem, a tymczasem próba biegu na zewnątrz w wykonaniu Falcons. Świetne zagranie i pierwsza próba dla Tysza. Tytanów nadal 0-0 w pierwszej kwarcie finału PFO2. Kolejna zmyłka, wiele razy przekazana piłka, to może zakończyć się nawet punktami dla Falcons. Jednak zatrzymany zawodnik zespołu gości tuż przed polem punktowym za chwilkę. Pierwsza próba stacji gol, pierwsza próba oczywiście zdobyta przez Falcons, z tego, że udało się pokonać ponad 10 yardów, ale za chwilkę Falcons będą mieli 4 okazje, by wprowadzić piłkę do pola punktowego rywali. Już w tej chwili nieodmierzony dystans 10 yardów, mniej niż 10 yardów do pola punktowego zespołu gospodarzy bierze po prostu z jego ola. Jeszcze jedna próba biegu. Zatrzymany zawodnik przed polem, bo w to wyrywali. Druga próba sytuacji gol. 2 yardy dzielą gości od zdobycia pierwszych punktów w dzisiejszym meczu finałowym.
trochę. Jeszcze Dobrołowiego na zewnątrz. I to mogą być punkty dla Falcons. Tyszanie prowadzą 6-0. Po akcji biegowej na zewnątrz z piłką Mateusz Błazik. On zdobywa pierwsze punkty w dzisiejszych zawodach. I za chwilkę będzie szansa na podwyższenie za 1 bądź 2 punkty. Piłka zostanie ustawiona na 3 jardzie od pola punktowego drużyny gospodarzy. Jeżeli Falcons zdecydują się na próbę kopnięcia w pola, to wydaje się, że biega na boisku kopacz drużyny gości. Paweł Sołoducha, no to wtedy będzie drużyna gości prowadziła 7-0. Oczywiście uda się to kopnięcie z małej odległości. Można też oczywiście zagrać za 2 punkty, a zasada jest taka, że trzeba wprowadzić w jednym zagranym piłkę w pole punktowe rywali. Jednak widać, że pierwszy wariant, ten bezpieczniejszy, jednopunktowy, będzie ćwiczony przez Pawła Sołoducha. Bardzo niedobry snap, wysoko rzucona piłka, teraz Sołoducha sam biegnie z futbolówką. Czyli biegnie pole punktowe Tytanów, zatrzymany. Świetne zagranie tej informacji specjalnej Tytanów, w związku z tym 6-0 prowadzą. Prowadzi zespół Pychy Falcons i za chwilkę na boisku formacja specjalna bo drużyny. Za chwilkę to Tyszanie będą kopać swojego 20 yarda. Będzie szansa na akcję powrotną dla zespołu Tytanów. Zresztą w pierwszej kwarcie jest korzystnie ustawienie Tytani. Oni wygrali losowanie, wybrali odbiór piłki. Falcons zdecydowali się bronić z tej strony. Oczywiście po zmianie w drugiej kwarcie nastąpi zmiana po zakończeniu pierwszej kwarty. Zmiana strony, ale w tej sytuacji Falka z nami kopali pod wiatr i będzie szansa dobra na akcję powrotną dla zespołu Tytanów. Nie to oczywiście piłkę odbierają jako piersi. Falka w dzisiejszym meczu mieli dwie serie ofensywne, ta druga zakończona dobiciem przyłożenia. Z 30 yarda oczywiście kopnięcie z strony pola punktowego Tytanów, kopnięcie pod wiatr. I ten, który stara się podwyższyć po niedobrym wrażeniu piłki do gry, czyli kopacz Paweł Sołoducha, teraz będzie starał się posłać piłkę jak najdalej z własnego pola punktowego. Może tak kopnąć, by piłka wpadła w endzone rywali, to co uczynili Tytani w pierwszym zagraniu dzisiejszego meczu. Wtedy był touchback z 20 yarda. Gospodarze rozpoczęli mecz. Teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała akcja powrotna w wykonaniu gospodarzy. Kopnięcie niskie, piłka zatrzyma na boisku, znaczy się akcja powrotna wykonania Tytanów. Mateusz Majewski, on zatrzymany dosyć szybko. I na chwilkę druga seria ofensywna gospodarza. Piłka będzie ustawiona w okolicach 26 yarda od pola punktowego gospodarzy. A w tym momencie skończyła się pierwsza kwarta, bo w pierwszej części gry 6-0 prowadzi zespół Pychy Falcons. Za chwilkę zostanie odtworzona sytuacja, ale po drugiej stronie boiska, jak wspomniałem, zespoły zmienią się stronami. I to w ataku będzie zespół Tytanów, będzie pierwsza próba 10 yardów do wykonania. Na razie jednak to Falcons prowadzą 6-0.